Servus. Jak wiecie, nie przepadam za bardzo za kontentem spekulacyjnym, zwłaszcza jeżeli spekulacje dotyczą czynnika ludzkiego, który oczywiście jest nieprzewidywalny, niezależnie od poziomu naszych kompetencji. I chciałbym, żeby świadomość na ten temat w community ogólnie rosła, bo to jest trochę chore, że od tak zwanych ekspertów oczekuje się, że przewidzą ci coś, co jest zależne od człowieka, a no, czynnik ludzki jest tak zmienny, że to jest niemożliwe. Także długo też w ogóle wahałem się, czy wstawiać tego typu content. Przez jakiś czas miał być on tylko dla wspierających, a okej, wspierający dostaną coś innego specjalnie dla nich, a to wstawiam publicznie w ramach eksperymentu. W poprzednim roku i jeszcze wcześniejszym chyba w ogóle nie robiłem tych pikemów. Sam z siebie prywatnie bez contentu ja bym tego w ogóle nie robił. Jest to mocno poza moimi zainteresowaniami, no. Także podkreślam, że jest to czysto rozrywkowy content, robię to bardzo spontanicznie, bez żadnego przygotowania i za bardzo nie przywiązuję do tego wagi, ale zainteresowanie tym było duże, więc zapraszam do oglądania. Pierwsza sprawa, długość gry. Najdłuższa gra ile będzie trwała? Mi się wydaje, że 55 jest bardzo mało realne, więc to bym wykluczył. Również uważam, że jakaś gra dotrwa do powyżej 45 minut. Co prawda takie gry nie zdarzają się jakoś bardzo często, ale myślę, że na tyle gier szansa na to jest raczej większa niż mniejsza, jeżeli miałbym jakoś szacować prawdopodobieństwo. No, więc ogólnie najbardziej bezpieczne byłoby ta opcja. Myślę, że ta opcja, aczkolwiek mniej prawdopodobna, więc najbardziej bezpieczne wydaje mi się to. Również kwestia jest taka, że w poprzednim roku Baron był znacznie bardziej prostszy do zrobienia. Przez to drużyny zaczynały tego Barona praktycznie od razu na respie po 20 minucie. To było dosyć popularne, że w poprzednim roku Baron był zaczynany praktycznie insta po respie. W tym sezonie Baron jest cięższy do zrobienia. W związku z czym teoretycznie Baron powinien trafiać do drużyn później, a co za tym idzie, gry powinny trwać dłużej. Ale z drugiej strony, jeżeli zastakujemy tego Barona z dużą ilością grabsów, to ten push Barona na jednym Baronie może być bardziej efektywny niż był jakiś czas temu jeszcze, w LoLu w poprzednich sezonach. Jak i również kwestia jest taka, że pomimo już Baron jest bardziej tanky, no to przez długi, długi czas była meta na dwóch, trzech AD Carry w teamie, a co tym idzie, no ci AD Carry tak czy inaczej tego Barona byli w stanie dosyć łatwo robić, jak i również później dosyć szybko brać towery. Więc z jednej strony mamy cięższego Barona, z drugiej strony możemy zastakować grabsy, plus przez długi czas była AD Carry meta, więc to nie było aż takie odczuwalne, że ten Baron jest bardziej tanky, ale jeżeli AD Carry znikną, to gry mogą trwać trochę dłużej, z uwagi na to, że dużo ciężej będzie dostać drużyną Barona. Tak czy inaczej stawiam na to. Okej, ile pentakili będzie? Myślę, że dosyć bezpiecznie jest postawić 3+. Na tak dużą liczbę gier 3+ wydaje się dosyć mocno prawdopodobne. Zwłaszcza, że będzie wiele starć nierównych, gdzie mamy dużo lepszą drużynę, a dużo słabszą. Już wygrywa z early game'u, potem łapią jeden czysty teamfight, gdzie AD Carry sobie tam zabija 5 i kończą po prostu grę. Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Dlatego, że na Worldsach będzie dochodzić do wielu bardzo nierównych starć pomiędzy słabszym regionem a silniejszym regionem. Jak i również, jeżeli miałbym pomyśleć na temat mety, to myślę, że Smolder może być w mecie, bo jego nerfy były dosyć małe. W związku z czym, no, Smolder jest dosyć dobry w robieniu pentakili. Jinx może wejść na prowadzenie po nerfach na innych AD Carry. Jinx też jest bardzo dobra w robieniu pentakili. Killi. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że AD Carry raczej pójdą sobie z mida, Ahri może być grywana, zwłaszcza po buffie, jaki dostała. Może nie jest aż tak dobra w robieniu pentakilla, ale Ahri często łapie dubla, tripla, quadry, nie jest takie ciężkie na Ahri. Może penta jest dosyć ciężka na Ahri, ale ogólnie przez to, że ona ma resety i też jakby clearuje teamfight, to myślę, że nawet taka Ahri może łapać. Oczywiście mógłbym wymieniać dalej, ale widzę czempiony, które mogłyby łapać pentakilla dosyć łatwo, więc 3+ to jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobne. Okej, który Drake będzie najbardziej zabijany? A teraz krótkie ogłoszenie. Informuję, czy też przypominam, że jakiś czas temu wyszedł mój kurs Solo Queue, w którym zebrałem odpowiedzi na najczęstsze pytania, rozwiązania najczęstszych problemów, jakie słyszałem od graczy na przestrzeni ostatnich lat. Wszystko ładnie, konkretnie, zebrane, wyjaśnione. Tak, żeby osoba, która taki kurs kupi, miała w jednym miejscu zebrane ładnie wszystko to, czego potrzebuje, żeby progresować w Solo Queue. Jeżeli to brzmi zachęcająco, to wejdź sobie w link w opisie, sprawdź tematykę lekcji, rozdziałów i zobacz, czy to może być dla Ciebie. Jeżeli tak, to zachęcam do zakupu i przechodzimy dalej do właściwej treści filmu. To jest RNG, bo przy tak niskiej, znaczy niskiej, z jednej strony to nie jest aż tak niska próbka statystyczna gier, ale nadal mamy tutaj RNG, jakie drake'i w ogóle będą się respić i w drake'ach zrespionych będzie dysproporcja. Również to, jakie drake'i zrespią się w grach, w których łatwiejsze są one dobrania dla którejś ze stron, to również jest losowe. Myślę, że nie ma tutaj żadnej dobrej odpowiedzi, w ogóle to pytanie jest dla mnie bardzo głupie. Ja bym dał Hextech, tylko dlatego, że Hextech wydaje mi się najbardziej uniwersalnym drake'iem, zarówno jeżeli chodzi o małe drake'i, jak i soule, przez co teoretycznie można by użyć jakiegoś mini argumentu, że jeżeli te Hextechy będą się respić, to drużyny chętniej będą je brały. Natomiast to tak naprawdę nie jest dobry argument, ponieważ to, czy bierzesz drake'a, wynika z ogólnie pojętego stanu mapy i wszystkich czynników, jakie są na mapie, czy ty w ogóle możesz go brać, a nie z tego, jaki drake się respi. To taka sytuacja w competitive, że drużyna widzi jakiś typ drake'a i z uwagi na to, że to jest konkretny typ drake'a, to jakoś inaczej grają, to się w ogóle nie dzieje, nie? Jak ktoś tak mówi, to raczej się po prostu nie zna na tym, jak działa competitive macro. Więc ogólnie raczej Drake jest produktem ubocznym wielu różnych rzeczy, a nie tak, że drużyny grają pod konkretnego Drake'a, jeśli on się zrespi. To się nie dzieje ogólnie. To, czy bierzesz Drake'a, wynika ze stanu mapy, a to, jaki to jest Drake, jest drugorzędne. Minimalny argument, że teoretycznie może, widząc Hextech Drake'a, drużyny trochę chętniej będą brały go. Zarówno pojedynczy, jak i soul jest to bardzo uniwersalny, silny Drake. Oczywiście w niektórych team kompach inne Drake'i są lepsze od niego, ale no myślę, że najczęściej ten Drake zadowala
gracze. Tak czy inaczej myślę, że to jest RNG i to pytanie jest głupie. Okej, ile baronów zostanie zestilowanych? Mój problem polega na tym, że ja w ogóle nie wiem, jak liczone to jest. Nie chcę mi się też tego jakoś szczególnie sprawdzać. To znaczy, co to znaczy zestilowany? Że jedna drużyna zada temu baronowi znaczącą część damage'a, na przykład 75% damage'a, a druga drużyna go jednak przejmie? Czy przeciwny jungler zabije go po prostu ze smite'a pod sam koniec jego paska HP? Jak dokładnie jest liczony steal? Mi się wydaje, że ogólnie baronów będzie robionych trochę mniej niż rok temu, a to właśnie dlatego, że baron jest cięższy do zrobienia, o czym już wspominałem. Teoretycznie AD Carry meta naprawiała to, w takim sensie, że AD Carry faktycznie mogli tego barona robić szybciej, jak i również później łatwiej brali z nim obiektywy typu po prostu szybko brali towery, jeżeli mamy kilku AD Carry w teamie. Ogólnie aktualnie sytuacja, że zaczynamy barona i tak po prostu go robimy, kiedy wszyscy żyją i wystawiamy się na steala, jest rzadsza niż rok temu, bo tak jak mówię, baron jest cięższy do zrobienia. Również później w grze możemy go zacząć, zwłaszcza jeżeli nie będzie już AD Carry mety, to raczej będzie ciężko zacząć barona od razu w 20 minucie, kiedy się respi. Więc też myślę, że sytuacji kontestowania barona z możliwym stealem będzie mniej. Ale czy rok temu w ogóle było dużo steali? Ja nie wiem, tak szczerze. Nie wiem, postawię to, natomiast wydaje mi się, że jakby nie wiem nawet, jak to jest liczone. Okej, dalej mamy, ile reverse sweepów będzie. Ogólnie reverse sweep jest bardzo, bardzo trudny do zrobienia. Po pierwsze dlatego, że przeciwnik ma przewagę z uwagi na to, że może sobie pozwolić w tej trzeciej, czwartej grze, kiedy jeszcze nie jest to dla niego koniec świata, jeżeli przegra, na zrobienie czegoś bardzo dziwnego, bo ma większą granicę błędu, więc może wyciągnąć jakieś rzeczy, których się jeszcze bardziej nie spodziewasz, kiedy już zdobył wcześniej przewagę stabilnie, więc tak jakby jego sytuacja jest bardziej komfortowa pod kątem draftów. Również jeżeli zaczynasz wygrywać, to później przeciwnik dostaje na czwartą, piątą mapę side select, więc może wybrać sobie, czy gra blue side, czy red side, przez co znowu jest faworyzowany, jak i również oczywiście mentalnie jest gigantyczna presja, kiedy na takich mistrzostwach świata grasz sobie i jesteś 0-2 i zaraz odpadniesz, więc reverse sweep jest giga trudny do wykonania, dlatego wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny jest 0, ewentualnie 1. Ja jednak mimo wszystko dam 0. To jest tylko 7 BO piątek, z uwagi na to, że system ten turniejowy Worldsów to jest słaby żart Riotu i Riot Preka oczywiście, w wyniku czego nie ma loser bracketu, myślę, że 0 jest najbardziej prawdopodobne, bo tak jak mówię, reverse sweep jest gigantycznie ciężki do zrobienia. W sumie ja 2 razy zreverse sweepowałem w Turcji, obydwa finały wygrałem reverse sweepem z 0-2 i no było to dosyć trudne. Było to dosyć trudne. W takiej Turcji jest to prostsze do zrobienia też mimo wszystko niż na Worldsach. Oczywiście można powiedzieć, że o, ci gracze powinni mieć dobrą psychę, bo to są gracze z mistrzostw świata i najlepsi z najlepszych, bla bla bla. Nie, tak nie działają ludzie. Ludzie mają wszelkie ludzkie obciążenia, więc bardzo często mimo wszystko, nieważne jak dobrym jesteś graczem, nieważne ile turniejów zagrałaś, jakaś tam presja na ciebie działa. Zwłaszcza, że dużo organizacji, dużo graczy nadal nie ma pomocy psychologa sportowego, co jest dużym problemem we sporcie, ale o tym może kiedyś tam pogadam. Dobra, myślę, że 0 mimo wszystko. Okej, dalej mamy czempiony. I tak jak mówię, meta jest generalnie nieprzewidywalna, ponieważ meta zawiera czynnik ludzki. Meta to jest to, co ludzie sobie wymyślą i co ustalą, że grają. Więc to nie jest tak, że jak sobie dojdziesz do wniosku, co jest najlepszym czempionem w danym patchu, to oni też do tego dojdą i będziesz w stanie przewidzieć metę. Nie, nie przewidzisz mety. Natomiast ja też nie ukrywam, że mam trochę informacji, czym co grane jest na scrimach, jeżeli chodzi o Europę i NA zwłaszcza. Jak i również można zobaczyć, co grają i co praktykują gracze w solo queue. Czego aż tak bardzo dokładnie nie robiłem, no ale mimo wszystko jakoś tam solo queue widzę. Więc pierwsze pytanie, kto będzie grany największej ilości roli? Czyli mamy czempiona, który musi być zagrany co najmniej na 3 rolach, a jeżeli by się znalazł taki, który zostanie zagrany na 4, to już w ogóle spełnia to kryterium bardzo dobrze. Myślę, że nie ma żadnego czempiona, który zagra na 5 rolach, to jest praktycznie niemożliwe, żeby takiego znaleźć w ogóle w grze. Natomiast jeżeli chodzi o czempiony, które grają na 4 rolach, też będzie ciężko postać, która gra na 4 rolach. Myślę, że jedną z nielicznych postaci, jak nie w ogóle jedyną, która była w pewnym momencie w competitive grywalna i to tak mocno, mocno grywalna na wszystkich 4 rolach, to jest Gragas. Z uwagi na to, że Gragas kiedyś był bardzo dobrym supportem, zwłaszcza jako odpowiedź w rel, ale również w innych engage'ujących supportów był w miarę okej. Okay. Gragas oczywiście grał przez długo na dżungli, grał długo na topie, grał w pewnym momencie na midzie, więc tak naprawdę Gragas to jedyny champion, który realnie był naprawdę silny na 4 rolach w którymś momencie. Ale nie był na 4 rolach silny naraz w tym samym momencie. I też nie sądzę, że Gragas obecnie jest silny, więc to nie będzie Gragas, ale tak powiedziałem jako ciekawostka, żeby zrobić jakiś content, no bo czymś muszę wypełnić ten pozamerytoryczny odcinek. Więc co może być realnie grane na 3 rolach? Myślę, że najbardziej popularnym zestawieniem ról jest albo top mid AD Carry i wtedy AD Carry po prostu gra na solo linii, czyli na przykład może być to Smolder. Smolder może grać na AD Carry, midzie i topie. Być może być to jakiś Varus, który też grał na midzie i topie. Aczkolwiek mamy też postacie, które są tankami z dużą ilością utility, które grają zarówno na topie, jak i na dżungli, jak i na supporcie. I takim czymś może być na przykład Poppy. Poppy może zagrać na supporcie i myślę, że przynajmniej raz ktoś zagra Poppy, czy to jakieś T1, czy nawet G2. Mogą zagrać Poppy na supporcie, o ile w ogóle nie będzie to bardziej popularne. Jest kilku graczy Poppy na topie, chociaż nie jest ona najlepsza, ale mimo wszystko może wystąpić. No i Poppy też oczywiście na dżungli jest totalnym bangerem w niektórych draftach. Więc myślę, że Poppy jest też dobrym wyborem. I oczywiście można by było szukać tego typu postaci dalej. Pytanie tylko brzmi, czy jest jakikolwiek champion, który zagra na 4 rolach? Bo na 5 na pewno nie. Czy jest jakiś champion, który zagra na 4 rolach? Myślę, że nie. Myślę, że aktualnie nie da się takiego znaleźć. Tak naprawdę historycznie przychodzi mi do głowy Gragas, ale w tym momencie nie. Więc prawdopodobnie trzeba by po prostu postawić na coś, co zagra na 3 rolach. Okej, dam na Poppy.
Okej, idąc dalej. Champion, który będzie najczęściej pikowany, czyli szukamy czegoś, co jest na tyle silne, żeby pikować to w kółko, blind pikować to wysoko, ale jednocześnie jest na tyle nie aż tak kłopotliwe dla draftów, jak coś, jak pozostałe rzeczy w mecie, żeby też tego nie banować za często. Myślę, że tego typu czempiony to często jest Renekton. No, jest to na tyle silny i uniwersalny champion, że możesz to po prostu piknąć z jakimś AP junglerem, czy również klasycznym AP, to znaczy dosłownie farm junglerem jakimś tam typu wszystkie jakieś Zyry, Lilie, Brandy, Nidali, ale również możesz to piknąć z AP junglerem typu Maokai Sejuani, czyli bardziej tanky junglerem, i też jest dobre. No i możesz to zblindować, możesz to grać w wielu team kompach, więc Renekton. Kolejna taka propozycja to jest Kassante oczywiście. Kassante myślę, że jeżeli byłaby swap meta, to mógłby być często banowany w drugiej rotacji, ale biorąc pod uwagę, że Riot dosyć mocno znerfił swapy, chociaż nie zabił ich całkowicie, co też tłumaczyłem jakiś czas temu, aczkolwiek bez swap mety myślę, że Kassante może przechodzić, bo to jest taki champion, który właściwie zawsze możesz go piknąć, ale jednocześnie czy będziesz go często banował? Myślę, że jest duża szansa, że nie. Kolejnym całkiem sensownym wyborem może być też Jhin. Jhin to jest AD carry, który bardzo dużo grał ostatnimi czasy, ale jednocześnie nie dostał aż tak dużo nerfów. Właściwie chyba direct nerf w niego centralnie chyba nie poszedł, natomiast Jhin dosyć mocno stracił na tym, że static został znerfiony, daje mniej movement speeda, jak i również ogólnie jakieś tam pośrednie nerfy typu fleet też dotykają Jhina. Więc myślę, że Jhin dostał nerfy pośrednie, ale nie dostał bezpośredniego i chyba dostał najmniejszy nerf ze wszystkich AD carry, którzy grali ostatnimi czasy. Aczkolwiek mimo wszystko meta może shiftować w inną stronę, bo też AD carry typu Jhin, typu Ashka, typu MF-ka byli też grani, dlatego że grali farm junglerzy, przez to takie bardziej weak side utility AD carry, którzy mogą łatwo szczyścić wave'a, ustać sobie samemu, odblokować supporta, żeby ten bardziej roamował, też byli grani. I jeżeli AD carry pójdą sobie z mida i AP junglerzy typowi pójdą sobie z dżungli, no to również miejsce na Jhina, Ashkę czy MF-kę, MF-ka zresztą jest mocno ponerfiona, to również te czempiony zostaną wyparte, więc moim zdaniem Jhin nie jest najlepszą opcją, jaką można tu wybrać chyba. Postawiłbym na tego Kassante, po prostu Kassante. Co będzie najczęściej banowane na Worldsach? Oj, bardzo trudne. Szczerze, Riot zrobił naprawdę dobrą robotę, że nie ma jakoś bardzo dużo OP-pików takich. To jeżeli szukamy coś, co jest zbanowane najczęściej, to prawdopodobnie będzie to coś, co możesz first pikować i co banuje red side. Tak jest najczęściej. Najczęstszym, najpopularniejszym banem albo jednym z najpopularniejszych jest to, co po prostu red side musi zbanować, bo blue side zawsze to first pikuje. Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu. Nie ma bardzo dużo OP rzeczy. A przynajmniej ja ich na razie nie widzę po tych nerfach, które poszły. Nie wiem, czy Smolder nie jest spoko wyborem. Jeżeli Smolder by grywał, to myślę, że to, że możesz wybrać Smoldera na mida, topa i AD carry, jak i również to, że jest to champion, który nie oddaje aż tak mocno early, a mimo to skaluje mega mocno i przedłuża ci grę, bo może łatwo clearować wave'y, to jest totalnie broken, że jego R-ka już nawet na pierwszym levelu R-ki, na szóstym levelu championa, na pierwszym levelu R-ki może sklearować ci praktycznie wave'a, przez co nie możesz go tak łatwo dojechać, więc on zawsze będzie skalował. Nie za bardzo możesz zrobić, żeby Smolder nie wyskalował. Jest flexem na trzy role. Pytanie, czy red side nie będzie banował Smoldera, albo czy blue side nie będzie first pickował Smoldera, tak jak to zresztą była tego typu tendencja playoffa LCK pod koniec zwłaszcza, że ten Smolder był mocno kontestowany. On dostał nerfy, zarówno bezpośrednie czempiona drobne, jak i również attackery dostawali na Doran's Blade'a, na Flita, na Absorb Life. Natomiast Smolder dalej ma Graspa. Ja też wierzę, że Smolder może być zagrany czasami z Kometą w niektóre matchupy. Choć jest to dosyć kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że to jest możliwe. Ogólnie dobra, wezmę Smoldera, żeby nie rozwodzić się nad tym długo, ale jest to bardzo, bardzo ciężkie. Ja myślę, że w tym momencie nie ma takich broken picków, żeby red side musiał coś banować na przykład. Tak perma. Ale może nie widzę czegoś, bo też no, nie gram w tej mecie, mam obecnie off-season, więc też nie rozpisywałem sobie draftów na tę metę. Ja nawet nie wiadomo, jaka meta nadchodzi. Ja mam przecieki ze screamów co najwyżej. Okej, dam tego Smoldera, żeby nie zajmować się tym nie wiadomo jak długo. Najwięcej śmierci najczęściej mają engage supporty, ponieważ engage supporty, no, engage'ują, więc są odpowiedzialni za to, żeby wchodzić jako pierwszymi i jeszcze taki support często ginie jako pierwszy. Tak zwany tank support tak naprawdę z czasem nie jest tanky, bo jest bardzo under level, plus nie ma itemów, więc takie czempiony jak jakieś Nautilus, Leona, Alistar, Rell z czasem nie są aż tak tanky. Oczywiście Alistar ma R-kę, Leona ma swoje W, które daje dużo darmowych statystyk, więc tutaj jest trochę lepsza sytuacja. Ogólnie najprostszą odpowiedzią byłby Nautilus. Pytanie, czy on będzie w mecie. Jeżeli Nautilus byłby w mecie, to myślę, że Nautilus jest bardzo bezpieczną opcją do wybrania, bo Nautilus z jednej strony co chwilę wchodzi, ale on jest bardzo squishy. On nie ma, w przeciwieństwie do innych engage supportów, on nie ma jakoś za bardzo możliwości, żeby się obronić i on najczęściej będzie umierał, no bo taka Leona ma chociaż W, które daje jej tankowność. Alistar oczywiście ma R-kę. Nawet Rakan teoretycznie on jest squishy, ale on wejdzie, kiedy on wchodzi, to przeciwnicy są stasekowani, a potem może wyskoczyć, więc może też zdisengage'ować, może też wyjść po tym, jak wejdzie. A taki Nautilus wchodzi, nie może wyjść i nie ma praktycznie nic, co sprawia, że jest tankowny, poza minimalnym shieldem z W. Więc ogólnie Nautilusy giną bardzo często. Pytanie, czy Nautilus będzie w mecie? Myślę, że nerfy Leony były mega drobne, dlatego spodziewam się, że Leona będzie w mecie
bardziej niż Nautilus. Aczkolwiek to też wynikało z tego, jak rozkładał się AD i AP damage w teamach, bo Leona oczywiście ma ten problem, że jest podatna na Tenacity, podatna na Merkury, które są związane też również z kontrą na AP damage. No natomiast tak, Merkury są znerfione, runa na Tenacity usunięta dawno temu i Leona wyszła na prowadzenie. Pytanie, czy trochę Prion na Leona nie zniknie. Bo to też będzie, bo jeżeli będzie mniej AD carry w mecie i będzie więcej AP postaci, które mają CC-ki, to Leona mimo wszystko będzie łatwiejsza do kontrowania, niż jak AD carry gra Lidemidzie. Również jeżeli będzie więcej mobilności, to Leona nie radzi sobie z mobilnością tak dobrze jak Nautilus. Ponieważ mimo wszystko Leona, no jej R-ka jest do zdodżowania, jej E jest do zdodżowania, a taki Nautilus, no kotwica ma chory hitbox, ale bardziej chodzi o to, że zawsze może kliknąć ciebie R-kę i zawsze może kliknąć ciebie dosłownie auto-atak, żeby cię stacekować, więc taki Nautilus lepiej sobie radzi z mobilnością, ale ona sobie z kolei lepiej radzi w momencie, w którym przeciwnik nie może zbyt dużo stakować na City, jest mniej mobilny. Leona też była bardzo popularna, ponieważ grały takie czempiony jak MFK czy Jhin, które no rozkładają nogi i po prostu używają R-ki, przez to są zlokowani w animacji, przez to Leona może rzucić w nich R-kę. Dopóki Leona ma swoją R-kę, te czempiony nie mogą blisko niej zerkować. Więc Leona też była produktem ubocznym bardzo wielu rzeczy w mecie. Więc pytanie, czy ona będzie grała. Może to być też równie dobrze Rell. Może tak naprawdę jeszcze w inną stronę pójdzie. Ale ja spodziewam się, że postać, która będzie najczęściej umierać, to będzie Engage Support, jeśli te będą grały. Przypominam, że to też musi być champion, który zagra bardzo dużo gier, więc to musi być coś, co będzie bardzo często pikowane i często będzie umierać. Jest jeszcze jedna niezła odpowiedź, jest to Kassante, ale tylko w momencie, w którym drużyny dalej by swapowały. Bo jeżeli swapujesz, to chcesz mieć Kassante i ten Kassante umiera, potem umiera i potem umiera. I jest 0-3 po to, żeby sklearować wave'a, chociażby. Na swapie, kiedy jest 101-3. I taki Kassante zaczyna wtedy grę z 0-3 na przykład. Aczkolwiek nie sądzę, żeby swapy byłyby tak popularne, żeby Kassante było dobrą odpowiedzią. Postawię na Nautilusa, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy jakaś Leona Rell po prostu nie będą bardziej grały. Okej, najwyższy win rate, ale co najmniej 5 gier zagranych. Czyli musi być to champion, który prawdopodobnie zagrał właśnie 5 albo 6 gier, nie raczej więcej, tak żeby miał 100% albo 80% win ratio z tego. Jak i również musi być to champion, który jak się pojawia, to kontruje bardzo mocno przeciwne team kompy i ma dużą szansę na wygraną i musi być to champion, który nie jest popularny w innych regionach niż Korea czy Chiny, bo po prostu te drużyny, nawet jeżeli znajdą dobrego spota na tego championa, jest duża szansa, że nim przegrają, bo są słabe. Więc to musi być coś, co jest grane w Korei i Chinach, a nie jest grane w pozostałych słabszych regionach aż tak często, co w sumie nie wiem, bo poza Europą, którą cokolwiek kojarzę, to resztę regionów w ogóle nie wiem, co tam jest grane. Pierwsza myśl to Gwen, bo Gwen jest bardzo często pikowana, znaczy bardzo często, jest właśnie dosyć rzadko pikowana, ale jak jest pikowana, to w bardzo dobrych draftach dla niej. Jak znajdziesz dobre spoty na Gwen, to ciężko przegrać grę, tak szczerze. Ten champion potrafi być bangerem, ale problem polega na tym, że Gwen gra, myślę, że słabsze regiony zaniżą winrate Gwen. Postawiłbym na Mordekaisera, dlatego że Mordekaiser był grany w Chinach, liczny winrate nabity przez te lepsze drużyny, z tego co widziałem Gold GG. Mordekaiser jest pikowany bardzo rzadko, no bo jest to bardzo sytuacyjny champion, ale jednocześnie, kiedy jest piknięty, no to potrafi być bangerem, zwłaszcza po zmianie na ultimate. Ten champion nie jest aż taki useless, on ma swoje jakieś spoty, pojedyncze, ale ma. I z tego co widziałem, w Europie on chyba nie jest grany. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak w innych słabszych regionach, ale na pewno w Chinach był sporo grany z dobrymi rezultatami. Jest bardzo sytuacyjny. Myślę, że Mordekaiser łatwo, żeby miał tam właśnie 5, 6, 7 gier i miał na przykład 80 win ratio albo nawet 100, jeżeli został piknięty w dobrych spotach. Więc wezmę Mordekaisera. To zagra największą ilością różnych czempionów. Zazwyczaj jest tak, że słabsze drużyny i słabsi gracze korzystają z większej ilości czempionów, ponieważ nie doceniają tego, jak bardzo ważne jest przetrenowanie na blachę i jak bardzo najważniejszą rzeczą w tej grze jest po prostu wymasterowanie podstaw gry, a nie próba zaskakiwania jakimiś pikami. Zaskakiwanie pikami to jest coś, co robi generalnie częściej słabsza drużyna, słabsi gracze. Drużyny i gracze z Korei i Chin będą wyciągać mniej pików, ale z drugiej strony te drużyny zajdą dalej. Więc to jest też pytanie o tego jednego gracza typu na przykład Beryl kiedyś, który z jednej strony zachodzi daleko w turnieju, ale jednocześnie gra dużą ilością postaci. I to wydaje się być Keria. Myślę, że T1 pomimo już nie radziło sobie aż tak dobrze, to jednak na Worldsy wierzę, że mogą się odpalić, w związku z czym jeżeli T1 będzie zachodzić daleko, to Keria ma dużą szansę wyciągać dużo różnych nietypowych pików. Więc mamy tutaj to połączenie, że z jednej strony to nie jest gracz ze słabszego regionu, więc on raczej zajdzie dalej, jest na to duża szansa. Chociaż teoretycznie te słabsze regiony, które startują z plainów, też mają więcej gier, żeby to nabić. Więc być może nabije to jakaś drużyna typu, nie wiem, Mad Lions jakieś randomowe, oni mają tam jakieś ludzi, co sobie pikują losowe rzeczy. Więc może to zrobi jakieś Mad Lions, czy coś, ewentualnie w plainach to nabijając. Okej, kto dostanie najwięcej killi w pojedynczej grze? Największa szansa oczywiście jest, że będzie taki AD carry. Kto dostanie najwięcej killi? A nie kto będzie miał największe KDA. Więc to może być równie dobrze gra, gdzie ktoś zabija 3 razy i umiera raz. Potem zabija 4 razy, umiera raz. I to może być równie dobrze gra bardzo długa typu Fiesta, która kończy tym, że ktoś ma dużo killi. Bo to nie jest powiedziane, że w tym pytaniu nie ma zawartej takiej presupozycji, że ktoś będzie miał też dobre KDA ogólnie. Po prostu będzie miał dużo killi. Nadal bym powiedział, że to jest AD carry, ale to jest bardzo ciężkie, bo to może być ktoś, kto zagra w plainach i będzie grał jakąś, nie wiem, długą, słabą grę. To może być ktoś, kto totalnie zmiażdży przeciwników i będzie się z nimi bawił. To może być ktoś, kto przegra early game, a potem będzie się powoli odbijał. To może być w ogóle wiele różnych scenariuszy, jak to wypełnić. To może być gracz nawet ze słabszego teamu. Zróbmy Viper.
I nie jest to aż tak czysty team, pomimo już wygrali Koreę, ale nie jest to aż tak czysty team, żeby on nie miał jakichś dłuższych serii pięciomapowych, albo żeby nie dostał jakichś dłuższych gier, gdzie on może podłapać tyle killi. Bo jeżeli jakiś team gra dużo bardziej czysto, typu w sumie Gen.G, których oni pokonali, no ale Gen.G generalnie gra częściej, to też prędzej skończą tę grę, jeżeli dostaną leada, więc tych killi nie padnie aż tak dużo. Dobra, dajmy Vipera. Okej, kto będzie miał największe KDA na Worldsach? I tutaj znowu, zakładamy, że jest to drużyna, która zachodzi daleko, a to dlatego, że jeżeli przegrywasz, a raczej twoje KDA nie jest jakieś bardzo wysokie, prawda? Oczywiście istnieją sytuacje, gdzie wygrywasz, a masz niskie KDA i przegrywasz mając wysokie, ale co do zasady, no mimo wszystko istnieje taka korelacja, że jeżeli masz bardzo dobre KDA, dużo zabijasz, mało giniesz, więc twoja drużyna raczej radzi sobie spoko. A w sytuacji, w której drużyna przegrywa, to nawet najlepszy gracz nie nabije jakiegoś bardzo wysokiego KDA. Nawet jak nie będzie dużo umierał, to też nie będzie nie wiadomo jak zabijał, no bo gdyby zabijał, no to jego drużyna by coś z tego brała, prawda? Więc ogólnie zakładamy, że to będzie drużyna, która zachodzi daleko i myślę, że najwyższe KDA, myślę, że to nie będzie jungler. Junglerzy albo grają tankami, wpieprzają się i mogą łatwo umrzeć, albo bruzerami, zresztą to sama historia. Plus junglerzy biorą udział we wszystkich akcjach na mapie praktycznie od początku, więc mają większą szansę, żeby się wywalać. To też nie będzie support, chyba że byłaby meta na enchanterów, że dają jednego shielda i nabijają 5 asyst i też rzadko umierają, no bo stoją jednak z tyłu jako enchanter prędzej. Natomiast obecnie nie sądzę, żeby było dużo enchanterów w mecie, więc to też nie będzie support. Myślę, że to nie będzie top, który często split pushuje, umiera za to, że sprowadza kogoś do siebie, kiedy jego drużyna kontestuje na przykład Paroma, czy jakikolwiek inny objective po przeciwnej stronie mapy, więc to też nie będzie top, więc prawdopodobnie to będzie albo mid, albo AD carry. Natomiast midlanerzy grający melee postaciami też mogą dużo umierać, bo mimo wszystko wbijają się i nawet jeżeli zabiją dwie osoby, to potem padają, więc raczej to będzie AD carry. AD carry, który zajdzie, myślę, daleko i jednocześnie ma dobrą drużynę, to jest Pace. Więc myślę, że on jest całkiem bezpieczną opcją. Można było dać Chowiego, ale tak naprawdę Chowi gra też postaciami typu Yone, Syla, Sakali. Jeżeli one będą grywane, no to on powinien umierać, nawet jeżeli zagra dobrze, częściej niż jakiś AD carry. Więc myślę, że to będzie Pace. Okej, kto dostanie najwięcej first bloodów? Nie sądzę, żeby tutaj jakiś, nie wiem, botlane czy solo linie tym bardziej zabijały 1 na 1, 2 na 2. Więc myślę, że to musi być jungler. To musi być jungler, który znowu dojdzie daleko. Czyli tak naprawdę większość tych pytań zakłada, że jakaś drużyna no, nie odpadnie za szybko. Ewentualnie, że nabije to w playinach, to też jest możliwe. Myślę, że Pinat nie jest najgorszą opcją, bo on raczej będzie grał pod szmatę jakimiś skipującymi kampę junglerami, a tutaj musisz skipować kampę, żeby tego first blooda zrobić. Statystycznie częściej będzie to jungler, który skipuje kampę. Myślę, że Pinat nie jest złą opcją. Kto zdobędzie pentakilla? I teraz znowu, największa szansa jest, że to będzie po prostu AD carry, który ma stabilny damage i może łatwo wyklikać. No jednak mimo wszystko midlanerzy, nieważne czy są to asasyni czy kontrolni magowie, im się często damage kończy, nie mają tak stałego damage'a, wyrzucają z siebie ten damage, a potem mają przerwę w zadawaniu obrażeń. Pomijając jakąś, nie wiem, Ahri, która poskacze i poczyści w jakimś tam scenariuszu ładnym czy coś takiego, no ciężej, żeby midlanerem zrobić pentę. Również top lanerzy rzadziej robią penty, no i wiadomo, support jungle to już w ogóle. Więc mi się wydaje, że najbardziej oczywiście bezpieczne jest AD carry. I znowu, to jest raczej AD carry, który zagra dużo gier, ewentualnie ktoś to zrobi to w playinach. Można by było postawić na jakiś słaby team z playinów, ale tak naprawdę ja nic o tych teamach nie wiem, więc wolę tego nie robić. Chociaż jest za tym jakaś logika, że ktoś, kto gra w playinach, prędzej coś takiego nabije. Ale z drugiej strony ktoś, kto zajdzie daleko, też będzie miał większą szansę to nabić. Również wydaje mi się, że pentakille, tak jak powiedziałem, mogą być częste, jeżeli by było jakieś Jinx, Smolder, Grane, to te postacie bardzo łatwo robią pentakille. Chyba znowu Pace bym powiedział. Ewentualnie Viper właśnie. Rozważałbym tych AD carry po prostu. Więc ja myślę, że prędzej chyba Viper będzie miał więcej resursów kumulowanych w nim statystycznie częściej, żeby być tym totalnie main carry. Dobra, w ogóle nie znam tych teamów. PSG radzi sobie dobrze co roku, więc po prostu na nich postawię bez żadnego większego komentarza. Kompletnie te drużyny mnie nie interesują. Okej, jaka drużyna wygra najkrótszą grę? Czyli kto zrobi największego stompa? Oczywiście rozważam tu Koreę i Chiny i w tym przypadku akurat postawiłbym bardziej na Chiny. Chiny grają szybciej, co nie znaczy lepiej, bo uważam, że Korea jest odrobinę lepszym regionem. Ogólnie patrząc, Korea jest trochę lepsza, ale Chiny grają szybciej, często nawet w sytuacjach, w których nie powinny zagrać aż tak szybko, przez co Chiny czasami robią błąd przez swoją szybką grę, bo aktualnie poprawny LoL jest troszkę wolniejszy niż był na przykład rok temu chociażby. I myślę, że BLG może zrobić najszybszą grę po prostu. Natomiast problem też polega na tym, że BLG zakładam, że może wygrywać w Swissie, przez co przez ten Swiss będą przechodzić górną częścią drabinki, jeżeli można tak to nazwać, to nie jest w sumie drabinka, no Swissa po prostu, górną częścią, przez co będą trafiać na lepsze teamy. Natomiast istnieje też szansa, że team typu na przykład LNG czy Weibo przegrają jakąś grę na początek, spadną trochę niżej i trafią tam na jakąś Europę czy NA i po prostu tak totalnie się po nich przejadą. Też pamiętajmy, że kiedy wygrywamy i wygrywamy, to przechodząc górną drabinką trafiamy trochę lepszych. Niby tak powinno być. Więc czy to będzie BLG? To nie będzie team, który na początku trochę przegra i trafi na Europę i po prostu zmiaży tę Europę? Albo NA. W miejsce Europy możecie podstawić się najśmiało, albo jakikolwiek inny słabszy region, żeby się nad tą Europą aż tak nie znęcać już. Nie, no dobra, dajmy BLG. Który team będzie miał najwięcej styli baronów? Ja dalej nie wiem, jak Riot liczy, co jest stylem barona, a co nie jest. Czy musisz po prostu zesmajtować na koniec i to się zaliczy jako styl? Ktoś to zapisuje? Jakiś człowiek? Czy to liczy jakiś bot, że jakiś algorytm liczy, ile razy baron na przykład miał zbite 80% HP przez jeden team, a ktoś inny wziął? Znaczy ten drugi team po prostu wziął tego barona ostatecznie? Kiedy się liczy styl? Nie wiem, kiedy się liczy styl.
Postawię na T1, chyba po prostu. T1 bardzo często zaczyna barony, żeby wyprowadzić przeciwnika do siebie, potem je przerywa. Bardzo często też kontestuje barona zamiast crosswapować. Myślę, że to może być T1, ale nie mam za tym jakieś super uzasadnienia poza tym, co powiedziałem. Okej, wreszcie dochodzimy do tego, który team wygra. No i to pytanie jest o tyle ciężkie, że przez ostatnie kilka lat właściwie żaden team, który zapowiadało się, że jest najlepszy przed Worldsami, tych Worldsów nie wygrał. Rok temu JD Gaming było genialne przez cały rok, przegrało na T1 i T1 wygrał Worldsy. Jeszcze wcześniej było DRX, no to już jest kompletna abominacja, jeżeli chodzi o obstawianie. Jakby nie było żadnych merytorycznych przesłanek przed Worldsami, a nawet na początku Worldsów, czy jeszcze długo w ich trakcie, że takie DRX, więc tam w ogóle nie było merytorycznych przesłanek za tym. Jeszcze wcześniej wygrywa EDG 2021. Okej, EDG było drugim kandydatem pod Amu, więc to nie było aż tak bardzo nietypowe. No i tak naprawdę dopiero rok, w którym wygrał faworyt, od początku faworyt, to było 2020 Damwon. Później nie wygrywali faworyci. Więc jest to cholernie ciężkie do przewidzenia, zwłaszcza, że nie ma loser bracketu i system po prostu sprzyja generowaniu tak zwanych wow zaskoczeń u casuala. Natomiast obstawię drużynę, która uważam, że na przestrzeni tego roku po prostu grała najlepiej, czy Genji. Można podkręcać i próbować, o, T1 się znowu odpali i tak dalej. Można powiedzieć, nie wiem, że Weibo w sumie bardzo, bardzo progresowało Weibo na przestrzeni tego roku, jeżeli chodzi o LPL-a. Więc taki nieoczywisty kandydat, może ktoś by postawił Weibo albo nawet LNG. Właściwie każda drużyna z Korei czy Chin jest to drużyna, za którą możesz zaargumentować. Jakkolwiek, że dajesz ją. Natomiast no wiadomo, no, jeżeli to jest pytanie po prostu, kto moim zdaniem, jak zamieniłbym to pytanie na to, kto moim zdaniem grał najlepiej na przestrzeni tego roku, to będzie to Genji zdecydowanie, pomimo że przegrali finał. Natomiast no, to jest jeden dzień, jeden finał, jedna forma dnia, natomiast przez cały rok Genji było najlepszą drużyną na świecie według mnie, więc myślę, że Genji. Jeżeli chodzi o BLG, to BLG jest lepsze niż było rok temu, ale rok temu było seedem drugim. BLG jest lepsze od BLG z poprzedniego roku, ale to BLG nowe jest gorsze niż JD Gaming w poprzednim roku, więc postawię Genji. Okej, i ostatnie pytanie, jaki team zagra największą ilością czempionów? Tak jak już wcześniej mówiłem, najczęściej drużyny słabsze sięgają po większą ilość czempionów, z uwagi na to, że nie doceniają tego, jak bardzo ważne jest wymasterowanie podstaw gry na blachę przy ograniczaniu ilości zmiennych w postaci masterowania podobnych draftów. Sięgają po to jakieś tam BDS-y, jakieś, nie wiem, Mad Lions w tym roku chyba, nie? To tego typu drużyny częściej sięgają po nietypowe piki, ponieważ ich system treningowy jest gorszy i po prostu próbują zaskoczyć i a może przeciwnik jest tak niekompetentny, że jakoś się tam uda. Więc ogólnie robią to słabsze teamy, ale słabsze teamy nie zajdą na tyle daleko, żeby być w stanie wydraftować dużą ilość tych pików. W sensie po prostu szybciej odpadną. Team, który gra dużą ilością czempionów, taką naprawdę dużą i może zajść daleko, to myślę, że jest T1. Znaczy, nie jedyny team, ale taki, który najbardziej rzucają mi się w oczy. Jeżeli chodzi o T1, no to oni właściwie na każdej roli są w stanie całkiem dużo postaci grać, więc myślę, że to jest taki stabilny strzał. Dobra, i to jest w sumie chyba tyle tego pozamerytorycznego kontentu, zgadywania. Również tak naprawdę jest kilka sensownych odpowiedzi w każdym z tych odnośnie postaci, które da się argumentować. A te pytania, jeżeli chodzi o graczy i drużyny, tak naprawdę, jeżeli nie rozważasz tego, że w play-inach jakaś drużyna coś nabije, to raczej jest to też pytanie jednocześnie o to, kto zakłada, że zajdzie na tyle daleko, żeby dać radę nabić te rzeczy, o które są tutaj pytania. Chyba tyle. Także dziękuję za wysłuchanie tego kontentu bardziej rozrywkowego. Pamiętajcie, że ostatecznie nie da się tego przewidzieć, jest tutaj czynnik ludzki, więc nie ma to żadnego znaczenia, jak ja strzelam, czy jak ktoś inny strzela, to jest po prostu zabawa. I z tym przesłaniem na koniec zostawiam Was i serwus. Do następnego.